Kłaniamy się Państwu nisko z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ze mną dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jesteśmy już po godzinie 17, po godzinie W. Warszawiacy jak zwykle oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Warszawiacy, ale właściwie cała Polska, bo to już taka data, która na stałe wyryła się na karty naszej historii, tej pamięci naszej zbiorowej. No właśnie, jakimi zgłoskami ten dzień, pierwszy dzień sierpnia roku 1944 zapisał się na kartach naszej historii? To data wyjątkowa. Kiedy dziś patrzę na kolejkę stojącą przed Muzeum Powstania Warszawskiego, to widać wyraźnie, że część stojących w tej kolejce zwiedzających to obcokrajowcy, to ludzie z zagranicy, z różnych obszarów kulturowych, różnych języków. I Powstanie Warszawskie jest idealnym przykładem wydarzenia, które jak w pigułce opowiada doświadczenie historii Polski XX wieku. Bo to wydarzenie pokazuje los narodu, który chciał być wolny, który sam chciał wolność sobie zawdzięczać, ale leżał między dwoma totalitaryzmami. I to, że powstanie potrafi budzić do dziś takie emocje, wydaje mi się, że bierze się to stąd, że jest to olbrzymie napięcie między szacunkiem dla powstańców warszawskich, tych wyjątkowych ludzi, między podziwem dla nich, a tą jakby niezgodą na to, że oni przegrali. Ja też dzisiaj obserwowałem właśnie tutaj osoby zebrane w i wokół Muzeum Powstania Warszawskiego. Jesteśmy właśnie przy muzeum, za nami replika wozu bojowego Kubuś. Mur pamięci 156 metrów, a na tym murze wyryte tysiące nazwisk osób, które poległy. Obserwując dziś warszawiaków, ale tak jak pan dyrektor powiedział, też obcokrajowców, wszystkich tych, którzy dzisiaj tu przyszli, widziałem przede wszystkim to, że myślami chyba są gdzieś indziej, że przenieśli się chyba do roku 1944 i wyobrażają sobie, jakby oni się zachowali, co by zrobili, jakby zareagowali. I ta lekcja też płynie ze wschodu, z naszej wschodniej granicy, z Ukrainy. Te myśli się pewnie teraz kotłują. No właśnie, jaką lekcją dla nas wszystkich, też w kontekście tego, co obserwujemy za wschodnią granicą, jest Powstanie Warszawskie? To Powstanie Warszawskie pokazało, że można walczyć o rzeczy istotne, że są wartości cenniejsze niż ludzkie życie. I ta nauka, jak sam pan powiedział, dla wojny, która w tej chwili trwa na Ukrainie, to jest nauka, która mówi jedno, że najważniejszą wartością jest niepodległość. To zawsze nam powtarzali powstańcy. Myśmy jakby w czasach pokoju w ogóle nie doceniali, nie słyszeli ich. Oni nam zawsze mówili, że niepodległość jest najważniejszą wartością. Na niej są ufundowane wszystkie inne. To na niej. Jeżeli nie będzie niepodległości, nie będzie też innych wartości. Nie będzie normalnego życia. Ale w drugim kroku, i to jest nauka również, którą możemy jakby zaproponować Ukraińcom, szczególnie tym, którzy mieszkają tak licznie w Warszawie dzięki gościnności warszawiaków, to jest nauka, że nawet po tak potwornych zniszczeniach, nawet po tak strasznym doświadczeniu wojny jest możliwa odbudowa. Polska odbudowa zaczęła się 30 lat temu, kiedy w Polsce upadł komunizm, kiedy zwyciężyła rewolucja Solidarności. I to jest to, co zrobiliśmy tutaj przez ostatnie 30 lat. I ta nadzieja, że 78 lat temu Warszawa była jedną wielką ruiną, dziś jest silną, gościnną metropolią. No tak, wokół nas wysokie wieżowce, które też są symbolem rozwoju tego miasta. No właśnie, więc to jest ta nadzieja. Również dla Ukraińców, bo wszyscy pytali, czy oni powinni brać udział w obchodach, czy nie powinni. Ja zawsze mówię tak, powinni wyjść na ulicę, powinni zobaczyć ten fenomen, że nawet z klęski może wyrosnąć poczucie jedności i dumy. To, co łączy Polaków z okazji 1 sierpnia. Jest pan dyrektorem muzeum 18 lat. To już kawał czasu, można powiedzieć. Wiele tych właśnie rocznic Powstania Warszawskiego za panem. Zawsze w tym czasie rozmawiamy o bohaterstwie, o męstwie, oddajemy hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego, mówimy o wartościach, którzy bronili,
a o czym nie mówimy? Może jest coś, o czym mówimy właśnie za mało, zbyt mało czasu także w mediach poświęcamy? Jak zawsze wartości kluczowe dla życia społecznego, te kluczowe dla samych powstańców, te wartości, o których mówią, to oczywiście nie są wartości, które przyciągają uwagę wszystkich mediów. No mediom łatwiej pokazać są rzeczy straszne, łatwiej pokazać te rzeczy dramatyczne. Powstańcy uczą nas wartości, które są potrzebne zarówno w czasach wojny, jak i w czasach pokoju. Oni mówią nie tylko o tych wielkich rzeczach, takie właśnie niepodległość, ale mówią o wolności, o patriotyzmie, o szacunku do innych, o przyjaźni, o pomaganiu słabszym, o samodoskonaleniu się, o tolerancji. Oni mówią o tych wszystkich rzeczach, które również się przydają dzisiaj. Może warto przy takim dniu jak dzisiaj również o nich powiedzieć, że to, że dziś mogliśmy spotykać powstańców warszawskich na ulicach, że ci młodzi ludzie, których przed chwilą oglądaliśmy w kolejce przed Muzeum Powstania Warszawskiego, to są ludzie, którzy być może swoim wnukom będą opowiadać jeszcze, że kiedyś spotkali powstańców warszawskich i mogli słuchać tego, co oni im opowiadali o tym, jak żyć, jak jakie są rzeczywiście wartości ważne w życiu. Panie dyrektorze, trwa gorąca dyskusja polityczna na temat Marszu Powstania Warszawskiego, który organizują środowiska narodowe. Nie wchodząc w szczegóły, pojawił się zarzut właśnie w kontekście tej dyskusji gorącej, że są środowiska, które próbują albo wręcz zawłaszczyły obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Czy pan jako dyrektor, który jest na tej funkcji, pełni tę funkcję już 18 lat, zauważyłby którekolwiek środowiska w Polsce próbowały albo wręcz zawłaszczyły tę rocznicę? Ja jestem wielkim orędownikiem takiej formuły obchodów Powstania Warszawskiego, jaką widzimy dzisiaj, jaką widzieliśmy przed chwilą. To znaczy, żeby wszyscy brali w nich udział na równych zasadach. I dlatego nie jestem zwolennikiem idei marszu jako pewnej manifestacji politycznej 1 sierpnia, no bo to jest nowy pomysł i chciałbym, żeby wszystkie środowiska szanowały to, że obchody Powstania Warszawskiego są wspólnotowe i wszyscy są na nie zaproszeni. To jest w ogóle niesamowite, że każdy, na przykład będziemy za chwilę, za 2 godziny spotkamy się na Placu Piłsudskiego i tam będziemy śpiewać. I dla mnie to jest wielki... Po dwuletniej przerwie. Po dwuletniej przerwie. No właśnie, pandemia jest tutaj będzie przezwyciężona w tej jednej kwestii. I dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, że śpiewają na tym ludzie, którzy nam mają emblematy i które wskazują, że są z lewej strony sceny politycznej. Ci, którzy mają koszulki Śmierć Wrogą Ojczyzny, wskazują na to, że są raczej sympatykami prawej strony. Ale że dla nich wszystkich, że oni tak samo obchodzą. I tak samo jest z marszem. A więc musimy poszukiwać tego, co nas w tym dniu jednoczy, spaja, a nie dzieli. Taka jest puenta naszej rozmowy. Tak mam nadzieję, choć oczywiście, i tu muszę to założenie uczynić, że wielu uczestników tych marszów to są ludzie, którzy przychodzą tam z dobrą wolą i z chęcią naprawdę oddania hołdu powstańcom. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem specjalnego wydania trójkowego komentarza dnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.